Dlaczego nie mówił pan opinii publicznej oraz radnym o tym, że kontrola została zakończona i jest prawomocna, jest negatywna dla starostwa? Przekazywałem wszelkie informacje dotyczące kontroli radnym. Kontrola owszem jest zakończona, są wnioski, ale jest również mój wniosek o to, aby ostateczne rozstrzygnięcie w wyniku tej kontroli i decyzji co do przekazywanych środków było przesunięte do końca czerwca, do czasu, kiedy nie wypowie się Urząd Zamówień Publicznych, i taki wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych z naszej strony w tej sprawie został wysłany. Za pisanie wniosków o płatność odpowiadało biuro. Natomiast za realizację, za wszelkie zmiany komponentów czy zmiany terminów odpowiadał Zarząd Dróg Powiatowych. Rozumiem. A czy Państwa biuro nie ma sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o wyniki kontroli przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski? My realizowaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim, terminowo przekazywaliśmy wszelkie informacje, a skoro pewne rzeczy nie zostały nam przekazane, więc nie mieliśmy co przekazać dalej. A co Pani sądzi o tym całym zamieszaniu wynikającym z tej inwestycji? Nie chciałabym się wypowiadać w tej kwestii. Nie ma decyzji kontrolerów. Jest decyzja zarządu. Ale decyzja kontrolerów jest informacją, na podstawie której zarząd podejmuje ostateczną decyzję co do rozstrzygnięcia. A to, jak powiedziałem, jest sprawa w toku. Z tą inwestycją od początku były same problemy. Ja mam złe przeczucia. Zajmowałem się tą sprawą od początku. Wstrzymanie dotacji było pierwszym sygnałem, bardzo poważnym sygnałem, że są duże nieprawidłowości. Po dzisiejszym wystąpieniu i wyjaśnieniu pewnych spraw przez starostę, moje wątpliwości są coraz większe. Moje obawy są jeszcze takie, że jeśli Urząd Marszałkowski w pierwszych swoich protokołach stwierdził nieprawidłowości, wstrzymał dotację, poszło to do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, to grozi nam jako powiatowi wstrzymanie dotacji przez kolejne 3 lata. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Do tej pory nikt nie poniósł konsekwencji tego postępowania. Podejmowano decyzje zmieniające poważnie parametry. Uważam, że jest duże naruszenie prawa. Będę dalej w tej sprawie drążył i myślę, że doprowadzę ją do rozwiązania w jedną albo w drugą stronę. Czy Państwo jako radni byli informowani o tym, że decyzja kontrolerów jest ostateczna w zakresie tej kontroli? Nie, ja wręcz uważam... Dzisiaj się stało, kiedy tak naprawdę zacząłem pytać się przed sesją Pana Starostę właśnie o tą sprawę. Tak, no ja jestem pod wrażeniem Waszej dociekliwości i muszę tutaj pokłonić się z uznaniem. Moją intencją przy zadawaniu pierwszego pytania na 5. sesji było otrzymanie dokumentów, między innymi protokołów pokontrolnych. Odpowiedź była tak zwodnicza, że myślę, że wszyscy radni łącznie ze mną zrozumieli, że jeszcze tych protokołów nie ma, że kontrola nadal jest w toku. Ja obawiam się jednej rzeczy i tą sytuację mieliśmy już w tamtej kadencji. Pan starosta nie dopełnił obowiązków. Nie pamiętam już teraz, czy to było przestępstwo, czy naruszenie przepisów, za które groziły poważne kary, łącznie z tym, że mógł zostać pozbawiony możliwości pełnienia funkcji publicznych. Natomiast sprawa była tak przeciągana, że ostateczny, no może nie wyrok, ale ostateczna decyzja w tej sprawie była już po terminie ważności. No i obawiam się, że to przedłużanie tej sprawy może mieć podobny finał. Czy wie Pan, że Centralne Biuro Antykorupcyjne już interesuje się sprawą właśnie budowy tej inwestycji, tej drogi Ślizów-Dziadowa-Kłoda? Czy już się zainteresowało? Tego do końca nie wiem. Już mam potwierdzenie z CBA, że oni analizują tą sprawę, ale no i na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji jakiejkolwiek kontroli. Na razie są zbierane informacje. No, wypada mi się tutaj przyznać przed kamerą, niestety. Nie mówiłem tego jeszcze publicznie. Myślę, że pan starosta też tego nie wie. Ja złożyłem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego doniesienie
o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie mając jeszcze wszystkich dokumentów, czekam na kolejne dokumenty w tej sprawie. Myślę, że prześlę do biura i mam nadzieję, że zajmą się tą sprawą, ponieważ uważam, że jest bardzo poważna. Cieszy mnie ta informacja, że przyjęli to zawiadomienie i będę cierpliwie czekał na działania biura. Z pewnością doszło do pewnych nieprawidłowości, bo nie byłoby w ogóle sprawy, gdyby wszystkie informacje, wszystkie decyzje Zarządu Dróg Powiatowych były niekwestionowane przez organ kontroli. Nie byłoby w ogóle sprawy. W związku z tym, że Urząd Kontroli, Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego kwestionuje pewne rzeczy i wskazuje to jako nieprawidłowości, stąd w ogóle jest sprawa. Mhm. Czy któryś z urzędników poniesie konsekwencje za te nieprawidłowości, które tutaj powstały? Z pewnością, jeśli sprawa rozstrzygnie się dla nas niekorzystnie. Mhm. A czy pan zrezygnuje z pełnienia funkcji, jeżeli okaże się, że starostwo nie będzie mogło pozyskiwać środków unijnych przez najbliższe 3 lata? Panie redaktorze, myślę, że na ten moment nie ma podstaw do tak daleko sformułowanych wniosków. Thank you.